Wspomnienia Mariusza Pudzianowskiego z Tańca z Gwiazdami. 140 kg. Wielu pamięta Mariusza Pudzianowskiego z jego niezapomnianego udziału w programie Tańca z Gwiazdami. Choć początkowo wydawało się, że sportowiec po prostu przyciągnie widzów przed ekrany telewizorów, to jego dzikie tańce na parkiecie okazały się niezwykle popularne, nawet w oczach jurorów. Pudzianowski dotarł aż do finału, pokonując naprawdę utalentowanych rywali. Ostatecznie, Stronman zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Magdalenie Walach i Cezaremu Olszewskiemu. Po latach powrócił do kultowego występu, w którym tańczył w przebraniu szreka. Jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć z jego udziałem w tańcu z gwiazdami, zapraszamy do galerii na górze strony. Mariusz Pudzianowski w tańcu z gwiazdami. Ten występ był internetowym hitem Pudzianowski. Znany ze swojego dystansu do samego siebie, postanowił przypomnieć swój kultowy występ z tego tanecznego show. Na nagraniu widzimy sportowca najpierw w eleganckim garniturze, a następnie zrzucającego ubranie i pojawiającego się w kostiumie szreka. Baletnica 140 kg. Chm, minęło parę lat. Trzeba zawsze mieć dystans do siebie, a mnie tego nie brakuje, napisał pod nagraniem. W komentarzach zalała go fala zachwytów. Szacunek za dystans i za twoje zaangażowanie w dążeniu do celu, podziwiałam cię wtedy, Mariuszu, jak tańczyłeś. Naprawdę świetnie razem z Magdą, to jeden z najlepszych występów w historii TZG, pisali internauci. Dla przypomnienia, poniżej zamieszczamy film. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.